Dzień dobry Państwu, tu Idżes i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który gdzieś tam we mnie był od bardzo długiego czasu, ale nie podejmowałam go z taką obawą, ale teraz stwierdziłam, że jest totalny koniec, bo wielu z Was pisze do mnie w tej sprawie, a dzisiaj będziemy mówić sobie o ezoterycznym pierdolekcie i co wkurza mnie w grupach i społeczności ezoteryczno-magicznej w Polsce. Ja doznaję tego na własnej skórze tak naprawdę cały czas. Ja jestem na wielu grupach ezomagicznych, tak będę to nazywać, na Facebooku i widzę, co ludzie piszą. Widzę, jak traktują innych, jak traktują mnie na przykład i co oni piszą. I taką pierwszym w ogóle moim zetknięciem, takim moim pierwszym zetknięciem negatywnym było to, jak Akademia Ducha udostępniła mój film o Lita na swoim Facebooku, na swoim fanpage'u facebookowym. No i szambo wyjebało. I ja zawsze myślałam, nie znałam może tak społeczności magicznej w Polsce, ale zawsze myślałam, że to są tacy, wiecie, ludzie z głową na karku. Nie było tam ani jednego merytorycznego komentarza. Tam były teksty w stylu prawdziwa czarownica zaczyna się od 33 roku życia. To jest w ogóle mój ulubiony argument, że prawdziwa czarownica, prawdziwa wiedźma, prawdziwa czarodziejka zaczyna się od 33 roku życia. Drugim argumentem to było to, że ja nawołuję do kontaktu z naturą, a mam tatuaże i makijaż. To było dla mnie takie. Przecież i plemiona używały tatuażu. Gdyby ludzie w plemionach się tatuowali już, ale to już. Okej, o ile ten makijaż jestem w stanie zrozumieć, tam ktoś napisał, że mam zasmarkany nosek i że jestem cała zahukana i zasmarkana. No ale o te tatuaże, i wiecie, ja tak czytam te komentarze, i sobie myślę, o co im chodzi tym ludziom? Skąd oni się urwali? No i faktycznie tam najbardziej im przeszkadzało to, że jestem młoda, to, że mam tatuaże, to, że mam makijaż, zasmarkany nosek i w ogóle tak jestem ubrana. Miałam top na sobie taki krótki w kwiatki. Hit to był dla mnie i to było moje pierwsze zdarzenie. Ja nigdy nie siedziałam na grupach ezoterycznych, ale potem zaczęłam się do tych różnych grup dodawać. I powiem Wam, że byłam przerażona tym, co się tam dzieje. I taka moja porada dla osób, które zaczynają. Jeżeli Wy znaleźliście pomoc na grupach, to świetnie, ale ja osobiście za bardzo nie polecam. Dlatego, że ludzie nie na każdej, ale w większości grup są naprawdę mega toksyczni. I zamiast ktoś Ci pomóc, to albo Ci po prostu tak dołoży, że to będzie przykro, albo napisze Ci jakąś bzdurę. Moją ulubioną rzeczą są te osoby oświecone na tych grupach. No po prostu świetliste istoty wyższe, nadludzie. I na przykład ktoś się tam pyta, hej, moglibyście mi jakąś książkę polecić najlepiej w języku polskim, ponieważ niezbyt dobrze mówię po angielsku, jakąś taką łatwo dostępną, bo za bardzo nie mam możliwości, bo tam rodzice na przykład. I komentarze. No, po polsku to nie ma żadnej dobrej książki, aby wprowadzić cię w świat czarostwa. Co jest moim zdaniem totalnie nieprawdą, bo jest kilka dobrych pozycji. I tam jest wymienionych kilka tytułów, które i tak nie są najlepsze. Tam jest wypisane, masz prawo do tego, a nie masz prawa do tego. Autentycznie widziałam taki komentarz, że ktoś komuś napisał, ty masz prawo do tego, ale nie masz prawa do tego. I ja sobie stwierdziłam, wow, tu jest ogromny problem. Ludzie też bardzo mocno uważają się za guru na takich grupach i na to uważajcie. Jeżeli ktoś pisze, że jest guru, że jest kapłanem lub kapłanką, a nie należy, nie wiem, do żadnego zakonu, kowenu i tak dalej, jest takim samozwańczym kapłanem, arcymistrzem, mistrzem mistyki albo wszechwiedzącym, albo no takie różne słowa, to uważajcie, dlatego że najczęściej takie osoby troszeczkę tam ego podskubuje. Ogólnie problem ego na tych grupach jest bardzo duży. Tyle się mówi o ego i pracowaniu z ego i w ogóle pracy i w ogóle shadow work, a mam wrażenie, że to leży i kwiczy u podstawy po prostu.
uważam, że jest naprawdę bardzo duży problem z ego na grupach i ja osobiście odradzałabym dodawanie się do takich grup na początku swojej przygody magicznej, bo się można po prostu zrazić, bo ludzie są mega wredni i zjedzą cię za po prostu za nic. Marzy mi się, żeby powstała taka grupa, która będzie miła dla wszystkich i która będzie szanowała wszystkich ludzi, ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe, dlatego że ludzie mają po prostu mega problem sami ze sobą i to wychodzi w takich rozmowach. Też ludzie bardzo często lubią wyśmiewać cudzą ścieżkę magiczną i to też bardzo mocno zauważyłam. Był taki temat, że ktoś się zapytał, a co sądzicie o tym zamiast białej szałwii? I ta osoba była po prostu zjedzona za to, że po prostu biała szałwia to jest nadroślina. Nadroślina. I nie można jej niczym zastąpić. Nie można jej niczym zastąpić magii i po prostu trzeba jej używać nagminnie i ta osoba została zjedzona. Zostają zjedzeni ludzie, którzy nie zajmują się magią wyższą i ceremoniałem. Też to bardzo często zauważyłam, że są po prostu mega wyśmiewani i to jest mega przykre. I to już nie mówię tylko o grupach ezoterycznych, ale na przykład na mojej ulubionej aplikacji TikTok też zdarzają się takie rzeczy, że na przykład ktoś tam jest wyśmiewany, bo zajmuje się magią niską, a to ja mówię, no chodź, wyśmiej mnie. Wyśmiej mnie, że zajmuje się magią niską, bo ona wcale nie jest mniej skuteczna. I to są takie rzeczy, na które naprawdę musicie uważać. Drugą sprawą jest TikTok. I to jest po prostu, jeżeli wydaje wam się, że Facebook jest szambem, to TikTok jest jeszcze większym szambem. Serio. Są tam wspaniałe osoby, naprawdę, jest dużo wspaniałych twórców, ale jest znowu wielu twórców, który ma problem z ego i które rozpowszechnia jakieś takie nie do końca sprawdzone informacje, jakieś takie lewe trochę. Dlatego ja powiem wam od razu, że TikToka traktować jako ciekawostkę, jako rozrywkę, jako jakiś zalążek, nasionko, taką pigułeczkę malutką, która was pociągnie w jakiś temat dalej. Czyli na przykład, nie wiem, zobaczycie coś o manifestacji, bardzo modny temat teraz na TikToku, no to wejść i usiąść w to dalej, na przykład poczytać książki, albo poszukać gdzieś w internecie informacji na ten temat, no bo TikTok nie jest do końca sprawdzonym miejscem, jeżeli chodzi o zbiór informacji wszelakich. To się tyczy różnych informacji, dlatego ostrzegam. Ja wiem, że wielu młodych ludzi lubi tą aplikację, ja sama tam nagrywam, ale no niektóre te wiadomości nie są zbyt sprawdzone. I też na TikToku to, co mówiłam, problem ego bardzo dużego, no i takie trochę obrażanie osób początkujących, strzelanie fochów i po prostu bycie wredną pipą, za przeproszeniem. Pipa tutaj nie ma płci. To też się bardzo często zdarza. No, ja to zauważyłam. Faktycznie mnie wkurza to, jak po raz 50. ktoś mnie pyta, jaka książka na początek. Mam ochotę zacząć krzyczeć i wyrywać sobie włosy z głowy. Ale wiecie, jak ktoś zada pytanie, bo czegoś nie wie. Często dostawałam taki przykład, że ludzie mieli problem z kadzielnicą, bo im się węgielek nie palił. I widziałam u wielu twórców, że były takie pytania, że hej, pomocy, nie pali mi się węgielek w kadzielnicy, nie działają mi zioła, nie działają mi żywice, nie wiem, co mam zrobić. Więc ja stwierdziłam, okej, nagram TikToka, bo dla mnie to jest rzecz prosta i oczywista, ale ja na początku swojej wiedzy sama nie wiedziałam do końca, jak to zrobić. Nie wiedziałam, jak to zrobić i musiałam rozkminić, że ej, faktycznie, dopiero jak węgielek się rozżarzy, no to dopiero wtedy przecież mogę położyć na niego coś, żeby to się paliło. I to jest niby oczywista rzecz, ale nie każdy w tym natłoku wiedzy i tego wszystkiego emocji i będzie o tym myślał. I też ktoś z was zaraz może napisać, a bo dzisiejsza młodzież o niczym nie myśli, niczego nie wie. Ale dla kogoś to może nie być oczywiste. Dlatego też ja uważam, że nie ma głupich pytań. Są głupie odpowiedzi albo ich brak. I ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale staram się. I nie jeżeli jesteście na przykład twórcami w tych klimatach, to nie wyśmiewajcie ludzi, dlatego że zadawają wam jakieś pytanie, a dla was jest coś oczywistego, bo dla tej osoby ta rzecz może nie być oczywista. Mega jazdy i dramy o tytuł. To już wszędzie się wiąże, że ktoś ma prawo nazwać się czarownicą albo wiedźmą. To co mówiłam, że prawdziwa czarownica zaczyna się od 33 roku życia, jest to kompletna nieprawda. Mając 17 czy tam 16 lat, jeżeli robisz to, co robisz, możesz się nazwać
czarownicą, czy tam czym się zajmujesz. To jest tylko tytuł, kochani. To jest tylko tytuł, więc luzujmy gumę i to jest tylko tytuł. A powinniśmy reprezentować sobą dużo, uważam, i nie robić jazdy o takie rzeczy. Kolejna sprawa, oferowanie usług magicznych. Ja w tym bardzo mocno siedzę, dlatego że ja sama oferuję usługi magiczne i jestem tarocistą i zajmuję się tarotem w różnych wariacjach. No i widzę bardzo wiele usług ezoteryczno-magicznych, na przykład rytualistykę, rytuał na zmienienie orientacji drugiej osoby, rytuał na zepsucie związku osoby, którą jesteś zainteresowana i spętanie jej z tobą. Te chyba rytuały ktoś mi podesłał i one tak 400-500 zł coś takiego kosztowały. Ofert spętania widzę naprawdę bardzo, bardzo dużo i wiem, że ludzie kupują takie rzeczy najzwyczajniej w świecie. Laleczki voodoo, możliwość kupna laleczki voodoo i takich rzeczy też jest tego mnóstwo. Mantwy i inne, jeszcze więcej. I teraz tak, też mi się zapaliła taka czerwona lampka, że ktoś korzystał z osób tarocisty, rytualisty i gdy już ta osoba druga po prostu nie miała pieniędzy, żeby korzystać dalej z jego usług, no nie jesteśmy skarbonką bez dna, też nie musimy wydawać pieniędzy na takie rzeczy, to ta druga osoba zaczęła straszyć jakąś klątwą, jakimś wrzodem na dupie, jakimś zakopaniem zdjęcia gdzieś w pewnych miejscach, jakimś czymś tam, jakąś klątwą, jakimś spętaniem. Jeżeli ktoś wam grozi takimi rzeczami, to jeżeli macie zaufaną osobę, do której możecie się zwrócić, to się z tym zwróćcie, ale pamiętajcie, że na wszystko istnieje jak gdyby odpowiedź i wiele rzeczy można przełamać. Dlatego nie przejmujcie się tym za bardzo i też pamiętajcie, że wiele osób jest bardzo mocnych w gębie. Jeżeli ktoś wam na grupce ezoterycznej pisze, że was przeklnie, nie miałam taką sytuację, to ja się po prostu zaśmiałam. Bo jeżeli ktoś wam grozi, że was przeklnie, to już dla mnie po prostu nie działa na starcie. I nie bójcie się takich rzeczy. Ochrona magiczna to ochrona magiczna, ale najzwyczajniej te osoby są bardzo mocne tylko w gębie i napisanie się kończy. Napisanie się kończy. Nie ma realnego działania. I też, no jeżeli ktoś wam grozi klątwą albo czymś tam na grupie na Facebooku, to warto się zastanowić, czy ta osoba po prostu nie ma jakiegoś bardzo poważnego problemu ze sobą. W tym przykładzie zauważyłam, że jak mój kanał się pojawi na jakiejś tam grupie ezoterycznej, a jestem naprawdę na wielu grupach i widzę, co ludzie piszą, a ja jestem incognito bardzo często, widzę, co ludzie piszą na mój temat. I na przykład wiem, że ci sami ludzie komentują moje filmy w pozytywny sposób, a na przykład piszą, że jestem zjebana. Albo mówią, że jestem beznadziejna i nie wiem nic, a przytaczają sobie moje wypowiedzi. Toćka w toćkę. Tu idzie z przyszłości. Zapomniałam o moim ulubionym, czyli o drobnych uszczypliwościach. A, bo ten twój ołtarz taki dziecinny, bo te zwierzątka takie dziecinne, mimo tego, że te zwierzęta to po prostu symbol. Ale nieważne. Takie głupiutkie, dziecinne. Dopiero jak urodzisz dziecko, to połączysz się z matką naturą, będziesz prawdziwą bogini. Ty nie wyglądasz jak prawdziwa czarownica. Nie te włosy, nie te oczy, nie ten nos. Nie chodzisz w czerni, nie masz kota. Uważam, że to są takie problemy bardzo mocne. Ja ostatnio odinstalowałam Facebooka z telefonu. Korzystam tylko z niego raz dziennie, żeby się zająć fanpage'em i tam coś zerknąć przez komputer. I moje po prostu zdrowie psychiczne wyszło na kolejny poziom, bo ja przestałam czytać to wszystko. Po prostu jak ludzie jadem w siebie rzucają, że moja racja jest mojsza. Moja magia jest magiczniejsza niż twoja. I tylko mój punkt widzenia jest najlepszy. I to jest straszne. Jeżeli widzicie coś takiego, albo po prostu wyjście, albo zamknijcie telefon, zamknijcie laptopa, komputer i wyjście sobie na spacer i popodziwiajcie piękną przyrodę. I pamiętajcie proszę, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, wspaniali. Nasze ścieżki magiczne, nasze racje będą się bardzo różnić. Ale najważniejsze jest to, że my będziemy z sobą rozmawiali. I teraz wy mi napiszecie na każdej grupie tematowej, na przykład końskiej albo renowacji mebli z konflikt. Ja wiem, kochani. Tylko, że mamy ten problem, że osoby zajmujące się magią ogólnie nie są na przykład akceptowane przez społeczeństwo i to nas gonią z widłami i chcą palić na stosach. Dlatego, że ja uważam, że my powinniśmy się jednać, bratać
i być dla siebie dobrzy, być dla siebie po prostu taką gwiazdką z nieba, takim słońcem. Nigdy nie będziesz płonąć sama. Trzymajcie się, kochani. Chciałam trochę to wyrzucić z siebie. Nie zwracać uwagi na moje włosy. Napiszcie mi, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się, ściskam was i cześć.